Jednostka ratowniczo-gaśnicza z racji realizowanego planu szkolenia ma obowiązek organizowania w każdym roku określonej liczby ćwiczeń. W tym roku jednym z pierwszych ćwiczeń były ćwiczenia na kościele świętego Antoniego w Pieszycach. Tradycyjnie cykl ćwiczeń polega na tym, że przez 3 dni każda zmiana służbowa zapoznaje się z obiektem oraz ćwiczy określone założenie. Dzisiaj jesteśmy już w ostatnim dniu ćwiczeń, które też z racji współpracy z jednostkami OSP odbiegają od scenariusza w poprzednich dniach. Dzisiaj mamy obecne jednostki OSP. Dzisiaj przed rozpoznaniem, w odróżnieniu od wczorajszego i przedwczorajszego dnia, przed rozpoznaniem są najpierw ćwiczenia. Te ćwiczenia już są tak zorganizowane, żeby strażacy, zarówno nasi z komendy, jak i strażacy, koledzy ochotnicy, mieli określone zadania do wykonania, troszeczkę bardziej się wdrożyli. Takie ćwiczenia bardziej pod względem spełnienia zasad BHP, pod względem takich prawidłowości podejmowanych działań, podejmowanych decyzji. Nie zwracamy uwagi na czas, nie zwracamy uwagi na szybkość wykonania określonych czynności. Chodzi o wskazanie pewnych prawidłowych zachowań, w jaki sposób byśmy coś podejmowali. Oczywiście tutaj KDR ćwiczący ma bardzo wielką rolę do zrobienia, bo to w zasadzie on decyduje, w jakiej formie strażacy będą ćwiczyli. Z reguły takie scenariusze staramy się zbliżyć do rzeczywistości. Niemniej jest to nieraz ciężkie. Nie możemy sobie pozwolić na przykład na wejście z prądami gaśniczymi wodnymi do obiektu sakralnego, do obiektu kościoła. Jak również w innych obiektach też jest to bardzo często utrudnione. Tutaj mieliśmy na przykład podawanie wody z zewnątrz. Też nie kierowaliśmy wody na poszczególne elementy wieży. Było to oddalone od wieży, żeby też nie powodować określonych uszkodzeń czy strat związanych z podawaniem wody. Założenie było standardowe, można tak powiedzieć. 2 osoby przebywające we wieży, wykonujące jakieś czynności związane z nadajnikami. Jedna z tych osób zgłasza, że coś się złego dzieje, idzie do drugiego kolegi swojego, który niestety już nie mógł zejść z wieży, bo już od dymu się troszeczkę potruł. To KDR przyjeżdżający, czyli dowódca wozu, dowódca zastępu z Dzierżoniowa, tą informację otrzymał. Standardowe wejście poszukiwawcze, czyli w pierwszej kolejności działania ratownicze względem poszukiwania ludzi. W następnej kolejności przejście do działań rozpoznawczych, co się pali, w jakiej formie się pali, podjęcie odpowiednich działań gaśniczych. No i to na tym to mniej więcej polega. Odpukać obyśmy takich zdarzeń nie mieli na naszym terenie i ogólnie, żeby takie zdarzenia się nie wydarzały. No niemniej jak życie uczy, w zeszłym roku w Gorzowie Wielkopolskim kościół niestety uległ dosyć znacznemu uszkodzeniu, kilka lat wcześniej w Gdańsku. Te obiekty mają swoją specyfikę. Są to obiekty po pierwsze zabytkowe, po drugie z ograniczoną liczbą tak zwanych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Trudno jest wymagać od właścicieli, czyli od zarządców, w tym wypadku od proboszcza, wykonania pełnej specyfikacji w zakresie zabezpieczenia, bo to jest niemożliwe w takich obiektach. Ważne, żeby podstawowe rzeczy były konserwowane, żeby instalacje były odpowiednie. Natomiast z racji naszych działań my możemy się spodziewać w zasadzie, że może być u nas na przykład całe albo pół województwa, albo całe województwo. Jak również sprzęt specjalistyczny, czyli drabiny bardzo wysokiej potencjału wysięgu. Nasza drabina ma do 42 praktycznie metrów, może być za niska. Wtedy będziemy musieli się posiłkować sprzętem praktycznie z całej Polski. Do tego są powoływane centralne obwody operacyjne, do tego struktura Państwowej Straży Pożarnej przewiduje udział kompanii centralnych obwodów operacyjnych czy wojewódzkiego obwodu operacyjnego. I w przeciągu praktycznie 2-3 godzin tutaj mogą być zorganizowane znaczne siły, środki nie tylko z ościennych powiatów, ale również nawet z województwa, spoza województwa. W tamtym roku na polecenie komendanta mieliśmy przeprowadzić rozpoznanie obiektu kościoła świętego Jerzego w Dzierżoniowie. Kościół tutaj Pieszycki jest pod tym względem troszeczkę lepszej sytuacji pod względem zabezpieczeń i nie tylko, i stanu technicznego, ponieważ jest o kilkaset lat młodszy. Kościół świętego Jerzego z racji tego już elementy drewniane są troszeczkę w innym stanie technicznym. Schody wejściowe, które dla normalnego kogoś, kto wchodzi na wieżę celem konserwacji, są wytrzymałe i są spokojnie, będą jeszcze przez wiele, wiele lat służyły. Natomiast strażak, który w uzbrojeniu, w aparacie waży nawet do 100-110 kilo, czy nawet więcej, już jest to odczuwalne dla tych, jeżeli jest to jeszcze robione w sposób szybki, wejście, wyjście, zejście.
my już na to musimy zwrócić uwagę, na samo poruszanie się po tych schodach, które są nie są przystosowane do prowadzenia typowych działań ratowniczo-gaśniczych. Cel założony w pierwszej fazie działań dotyczący lokalizacji osoby poszkodowanej, potencjalnej poszkodowanej, został osiągnięty, rota została bezpośrednio wpuszczona, praktycznie można powiedzieć rozpoznanie bojem, czyli tak z marszu, przyjazd, założenie aparatów i wpuszczenie tutaj kierujący działaniem ratowniczym bardzo sensownie i rozsądnie to spowodował. Z racji tego, że skoro była jedna osoba, pomimo tego, że jako tak zwana osoba z zewnątrz na początku informowałem KDR-a, co się wydarzyło, dalsza decyzja również jest bardzo słuszna, czyli jeszcze poszukiwanie dodatkowych osób. Bo to, że zostało powiedziane, że były tylko dwie, tego nie możemy ze stuprocentową pewnością założyć. Dalsze działania poszukiwawcze, zlokalizowanie problemu w postaci zawinienia w którym miejscu, co się dzieje, oczywiście to jest wszystko pozoracja. W zasadzie mówiona, dym, który był wydobywał się z wieży kościelnej, miał troszeczkę uzmysłowić, że troszeczkę mocniejsze są te ćwiczenia niż normalne. Również podjęte prawidłowo wprowadzenie drabiny do działań, czyli drabiny mechanicznej, celem potencjalnego podawania prądów gaśniczych z zewnątrz. Właściwa decyzja jednostki OSP wchodzące systematycznie do działań, bo też nie wszystkie jednostki naraz przyjeżdżają do naszych działań. Nieraz są to odległości kilkunastominutowe. Też KDR odpowiednio zadysponowywał, czyli przekazywał poszczególne działania, jakie mają zrobić. Pomimo tego, że na przykład podnośnik bielawski SK-18 ma w porównaniu do takich obiektów ma bardzo małe wysięgi, bardzo małą zdolność taktyczną. To było słuszne, pomimo sugestii, tutaj KDR bardzo fajnie i bardzo dobrze postąpił, że też wprowadził go do działań. To jest też ważne, że jest to robione w sposób prawidłowy. Też no tutaj Państwo, Państwo nie widzieliście, nie obserwowaliście, w ramach tak zwanych ćwiczeń aplikacyjnych są dodatkowe siły środki ściągane, czyli przede wszystkim sąsiednich jednostek i PSP i OSP, jak również no, ten odwód operacyjny komendanta wojewódzkiego byłby przede wszystkim wprowadzany do działań. Aplikacyjnie, czyli tak można powiedzieć, bardziej namówionego jest, było zorganizowane zaopatrzenie wodne. Też wyszedł pewien problem z jednym hydrantem. Też jest od tego są ćwiczenia, żeby wskazać, że jest to niewłaściwe rozwiązanie i my byśmy się podczas akcji nie zastanawiali, czy go użyć, a tutaj przy ćwiczeniach niestety musimy się zastanawiać i uznajemy, że nie możemy go użyć, bo w trakcie ćwiczeń nam nie wolno go użyć, bo jest podobno prywatną własnością. Także pewne cele, które zostały założone, które zostały przedstawione kolegom z obserwacji, również kolega był wewnątrz wieży, był wewnątrz obiektu, czyli obserwował ich na miejscu, że oni się zachowują w tej sytuacji tak zwanego już bezpośredniego zagrożenia od, no, co by nie mówić, życia i zdrowia w przypadku rzeczywistej akcji. Tak, to te cele zostały osiągnięte.